Nikt za nas nie będzie żył naszym życiem, nikt nas nie wyręczy w tym. Czytając historię odniela nie sposób uniknąć wrażeniu, iż stoczył swoją walkę bardzo samotnie. To jest ważne w życiu duchowym samotna walka. Szukamy oczywiście pomocy, wsparcia, ale tak naprawdę wszystkie nasze bitwy będziemy musieli rozstrzygnąć samotnie. Stajemy się nieposłuszni Bogu i zniewoleni innymi osobami. Gdy przestajemy podejmować osobiste decyzje. Zdolność do podejmowania decyzji musi przekroczyć lęk odpowiedzialności. Każdy to czuje. Większość ludzi lęka się odpowiedzialności. Unika osobistych decyzji. Są nawet tacy ludzie, którzy lubią, kiedy ktoś za nich myśli, czuje, decyduje. A tu taki ważny moment. Niby nic nie, ale jest powiedziane, że odniel sam sobie z tym wszystkim poradził, Pan wydał w jego ręce, nie jest powiedziane w ręce jego armii, w jego ręce, Kuszan Rishaim. Jego ręka, zwróćcie uwagę na zaimki dzierżawcze, pokonała Kushan Risha Kiedy czytałem ten tekst, myślałem o, o właśnie o tym lęku, lęku przed osobistym zaangażowaniem się w walkę o swoje życie duchowe. Bo. Posłuszeństwo Bogu w istocie rzeczy jest nauką i kunsztem podejmowania osobistych, odpowiedzialnych decyzji. Bóg nie zniewala człowieka. Jeśli żąda posłuszeństwa, to nie dlatego, żeby człowiek przestał myśleć i przestał wybierać. Wręcz przeciwnie. Odczuwamy ogromną obawę przed jakąkolwiek decyzją, bracia i siostry. Znam osoby, które wchodząc do sklepu z obuwiem nie mogą się zdecydować na kupno jakiegokolwiek kamasza. I trwa to tygodniami. Chodzą do sklepu i wychodzą, zastanawiają się: ten za drogi, ten za wysoki, ten za cienki, tu nie ten obcas jest? Nawet w takich prostych rzeczach. Oczywiście przedłużają swoją udrękę, złoszcząc się na siebie, na za zabrak decyzji, jednocześnie nie mogą dokonać tego wyboru, i znowu przychodzą do tego sklepu to może do innego. Jeszcze gorzej, gdy muszą podjąć decyzję dotyczącą ich powołania: i chcę, i nie chce. Niektórzy ludzie przeżywają piekielną mękę, gdyż nie umieją zakończyć jakiejś relacji, która ich męczy i zniewala, ale ponieważ ludzie, z którymi się związali, zniewalają ich serdecznością, a wiemy dobrze o tym, że człowiek może być też agresywny, okazując sympatię, jasne, wtedy jest trudniej taką agresją sobie poradzić. Obdarzają prezentami, a nawet poświęcają się, jak komuś takiemu powiedzieć: Wiesz co, już nie chcę z tobą się zadawać. Ci nie potrafią im powiedzieć, że wcale nie cieszą się z tej relacji. Pewien kleryk przez półtora roku nie potrafił wypowiedzieć swojemu spowiednikowi, że chce odejść z seminarium. Wiecie dlaczego? Ponieważ według jego pojęcia nie wypadało odejść po miesiącu. Poznałem mężczyznę, który wziął sobie za żonę kobietę, która w ogóle, ona ją w ogóle nie kochał, ponieważ ta się narzucająco tego domagała. I wymogła to na nim. Naciskali go rodzice, więc on się zgodził. Dla świętego spokoju, oczywiście od tej chwili miał święty niepokój. Związek małżeński był dla niego jak odsiadywanie wyroku w więzieniu. Inni nie potrafią przerwać rozmowy, która ich męczy. Rozmawiają, rozmawiają, nie już mają dość tego, ale jak tu przerwać tą rozmowę? On się tak uśmiecha, albo ona się tak uś... Czy jesteśmy więc tak zupełnie wolni? Istnieje ogromna grupa ludzi, nie potrafiąca powiedzieć komukolwiek słowa nie, albo kogoś po prostu nie nasycić zadowoleniem. Zawsze są nadmiernie życzliwi. Dopasowani do otoczenia, usłużni, zawsze gotowi, by troskliwie komuś się poświęcić z uśmiechem, grzeczną postawą, sprawiają wrażenie ludzi niewymagających i niemających swego zdania, niezdolni do własnych decyzji. Zawsze posiadają stanowisko takie, jakie inni od nich oczekują. Krótko mówiąc, to są ludzie zupełnie nie liczący się z wolą Boga. To jest pierwszy temat księdze sędziów. Od czego się zaczęło w ogóle nieposłuszeństwo Bogu? Albo zniewolenie, albo utrata ziemi obietnic. Utrata obietnic. Od seksu? Nie. Od nienawiści? Nie. Od złych przyjaźni? Od fatalnych relacji? Nie. Od usidlających układów? Otniel podjął swoją walkę samodzielnie. Biblia podkreśla ten indywidualny charakter jego walki. Stoczył ją sam, nikim się nie zasłaniając, na nikogo nie licząc. Człowiek zdecydowany. Pewny, samodzielny. Jest doskonałym przewodnikiem dla całego ludu. Niezależny od nikogo, uwolniony do posłuszeństwa Bogu. Niezależny to nie znaczy wyizolowany. Biblia mówi tak: nad odnielem był duch pana. Nad kim jest duch pana? Dzieje apostolskie 5.32 mówią tak: że duch święty jest nad tymi, którzy są mu posłuszni. Ale co może być pierwszą przeszkodą w posłuszeństwie duchowi świętemu? Uczucia. Nie grzechy. Bo większość naszych decyzji jest czym podyktowana? Posłuszeństwem Bogu czy uczuciami? Lubię kogoś, no to lubię. Nie? nie lubię, no to już inna akcja jest, nie? Potrzebujemy ducha do rozeznania, szczególnie gdy okoliczności naszego położenia wydają się być bardzo korzystne, choć niezwykle wiążące. Czy zawsze to, co korzystne, jest Boże? Czy zawsze to, co miłe, jest od Boga? Już wiemy, że nie zawsze. Kiedy pojawiasz się pośród ludzi, których w ogóle nie znasz, w obcym środowisku. Próbujesz z nimi stworzyć co? Przyjazne relacje. Przychodzi ojciec Augustyn, ma przed sobą 200 ludzi. Co będzie robił? Będzie kaprysił, może brzydkie miny robił. Nie, on jest sympatyczny, wręcz kokieteryjny, nie? Musi sobie zjednać środowisko. Jego mechanizmy obrozne, wszystkie atawizmy ewolucyjne, wszystko teraz działa. Jest w dżungli, musi sobie poradzić. I tak się właśnie znaleźli w takim położeniu Izraelici w księdze sędziów. Dookoła inni ludzie, Kananejczycy, Pieniądze, seks i władza. Biblia o nich mówi: królowie, 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 król tego. Gdyby ktoś z Was czytał Jozu, Księgę Jozłego, to by porównał na przykład listę królów kanańskich z listą wodzów izraelskich. O tych wodzach izraelskich jest napisane: a ten był wodzem, a ten był ojcem, a ten był synem. Natomiast o Kananejczykach jest napisane: tak, ten był królem, 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 królem. I kiedy Izraelici się znaleźli w tym obcym środowisku, postanowili być bardzo sympatyczni. I tu była zasadzka. Serdeczne, sąsiedzkie stosunki nawiązali. Klapa. Biblia mówi o niewoli Izraela za czasów odniela, że ona trwała 8 lat. Gdybym był mistykiem, nie ominąłbym tej informacji, bo po lekturze Cordovero widzę, że dla Żydów to są ważne rzeczy. Liczba ta zapisuje się w alfabecie hebrajskim jako litera het wygląda jak odwrócony garnek do góry dnem. Czyli znaleźli się w pułapce w zamknięciu, bez wyjścia. Garnek jest otwarty tylko na dół, i litera Het też jest otwarta tylko na dół. W takiej sytuacji można się tylko zdo, zdołować. Zależności wcale nie muszą wyglądać przykro, mogą być słodkie. Zwróćmy uwagę na wiersze 5 i 6. Mieszkali więc Izraelici wśród Kanalejczyków, Hittytów, Amorytów, Perzytów, chiwitów, Jebusytów, o jakie brzydkie słowo, żenili się z ich córkami i własne córki dawali ich synom za żony, a także służyli ich bogom. Zobaczcie, od czego się zaczęła niewola, od czego się zaczęły kłopoty. Żenili się i wydawali własne córki. Dlaczego? Co? Co to jest? Zanim przeczytamy siódmy i ósmy wiersz, jest dobrze zwrócić uwagę na ten piąty i szósty, ale teraz przeczytajmy siódmy i ósmy. Izraelici popełniali to, co złe w oczach Pana. Czy jest powiedziane konkretnie co? Nie. Jest tylko zasugerowane, że ma to związek z piątym i szóstym wierszem, że chodzi o jakieś dziwne orzenki, niekoniecznie z miłości. I znów zapłonął gniew Pana przeciw Izraelowi. Wydał więc ich w ręce Kuszan atajma króla Aram Nacharaiim, przeto Izraelici służyli mu przez osiem lat służyli. Tak, to nie była miłość, to nie była przyjaźń, tylko służba. Co za wyjątkowa życzliwość doprowadziła Izrael do kłopotów? Bywa tak w życiu duchowym czy nie? Biblia mówi, mieszkali wśród, żenili się i dawali własne córki, wyczuwa się bardzo dobrosąsiedzkie stosunki. Skoro brali córki kanalejczyków, to później nie wypadało odmawiać Kanadyjczykom własnych córek, prawda? Skoro ktoś ci coś czyni, może, cię, może ci okazywać życzliwość, ale możecie wpędzać w pułapkę wdzięczności, tak? Ten sam gest może być jednocześnie wyrazem życzliwości i uwolnienia. I w tym samym geście możesz kogoś zniewolić, dając mu to, co drogie córkę. Roger Mell w książce Postawy Moralne, moralne napisał takie słowa: Etnologowie i socjologowie nie przestają badać pewnego obyczaju pierwotnych społeczności znanego pod nazwą potlacz. Co to jest potlacz? Dopatrowano się w tym prymitywnej formy krążenia dóbr i tworzenia kapitału. Potlacz to dar, który jeden człowiekowi robi drugiemu bez powodu. Ale ten drugi, obciążony i wzbogacony, tym darem traci co? Wolność. Teraz, na nim spoczywa obowiązek oddania, chodzi, męczy się całe, całą dobę, co teraz zrobić, żeby oddać na poziomie dar. W tym sensie mówimy czasem o konieczności rewizyty. Nie? Ktoś nas zaprosił na kolację, no to teraz może gdzie, gdzie zapożyczyć czy trzeba. I tak się rodzą pierwsze niewole. Subtelne. Jeżeli nie chce się zdyskredytować i stracić szacunku w oczach innych, musi oddać z dużą nadwyżką, nawet rujnując się materialnie. Postaw się, znamy to z naszych sarmackich obyczajów. Wiesław Łukaszewski zapisał informację, o którymś z numerów charakterów. Indiańskie plemię Kwakjutlów przestało istnieć z powodu długów wdzięczności. Zobaczcie, przestało istnieć z powodu długów wdzięczności, a nie wojny. Bo każdy obdarowany czuł się zobowiązany odwzajemnić z nawiązką. Takie zjawiska mamy między ludźmi. Każdy musiał dać więcej, aż nadchodził moment, w którym już nie miał co dać, więc co robił? Zabijał sąsiada. Więc rodzice zabitego oddawali z nawiązką, czyli zabijali dwie osoby z tamtej rodziny. I tak to trwało, aż w końcu plemię przestało istnieć. Z czymś podobnym mamy tutaj do czynienia. Stara historia. Abram po uwolnieniu lota, i w wyzwoleniu Sodomy, od najeźdźców Kedar Laomera, nie przyjął nawet sznurówki, tak powiedział do króla Sodomy nawet sznurówki nie wezmę swojego buta. Nic od wdzięcznego króla Sodomy nie przyjął. Od jednego człowieka można przyjąć, a od drugiego nie można. Wdzięczność zniewalająca tego typu jest zarazem aktem przyjaźni i agresji. Straszna jest agresja, która wygląda na miłość nie? albo na życzliwość. Co za podwójność intencji. Może nie dziwię się, że ten człowiek miał na imię Kuszan, Rishatajm, im podwójnie nieprawny. Jakaś podwójność jest w tej subtelnej zasadce, a w życiu duchowym jest to bardzo subtelna zasadzka. Sirach 20, 20 rozdział, 29 wiersz. Upominki i dary zaślepiają oczy mądrych, jak kaganiec są na ustach i tłumią nagany. Próbujemy stworzyć wokół siebie jak najkorzystniejszą sytuację i okazujemy życzliwość z nawiązką, inni z wdzięcznością i to podwójną nam się odwdzięczają, więzi się zacieśniają, bliskość staje się nie do zniesienia, ale my nie potrafimy powiedzieć prawdy i ciągle udajemy zadowolonych. Czy coś takiego może istnieć między, między na przykład spowiednikiem a penitentem? Tak myślę sobie, czy tak mogą się wzajemnie y, obdarzać serdecznością i on jej nie powie prawdy, ona jemu ale wyznają sobie grzechy i dają rozgrzeszenie. A może w ogóle o coś innego chodzi niż o spowiedź? Nie dziwię się, że w Izraeli ci w takich okolicznościach zaczęli popełniać zło w oczach Pana i zapominali o Bogu, służąc balom i asztartom. Gdy mamy niezwykle zażyłe relacje z ludźmi, którzy nie mają żadnej relacji z Bogiem, na to zwracam uwagę, to ich nieprawość łatwiej stanie się naszym dziedzictwem niż nasza prawość ich dziedzictwem. Księga Malachiasza o tym mówi bardzo wyraźnie, że świętością jest trudniej się zarazić, grzechem łatwiej. Tutaj w pewnym wierszu pojawia się takie sformułowanie, że Bóg oddał ich, yy, wydał ich w ręce kuszan Atajmu, Ósmy wiersz. To wydać w ręce w języku hebrajskim jest napisane jako słowo meker. A meker oznacza nie tylko sprzedać coś, ale też zaręczyć się, Albo ofiarować swoją córkę komuś na poziomie pewnego narzeczeństwa, ale takiego handlowego, merkantylnego. Słowem tym określało się sprzedanie córki narzeczonemu przez ojca. Dlaczego takie słowo Biblia tutaj użyła? Bo widzi, to ma związek z tym piątym i szóstym wierszem. Tu jest po prostu bardzo fałszywa sieć relacji życzliwości. Jeden z pierwszych tematów w życiu duchowym to, to postarać się o to, żeby. Na mojej twarzy był, była taka mina, jak na moim sercu. Mnie jest bardzo trudno nie być czasem przyjemnym. Ale nie mogę być cały czas przyjemny, bo stanę się niewolnikiem. Tak? I ty też nie możesz być cały czas przyjemny albo przyjemna bo będziesz niewolnikiem i to fałszywym. Stracisz Boga. Koniec z posłuszeństwem. Bóg dał wybawienie w człowieku, który sprawował sądy. Sądy, mogły, księga sędziów, Boże, co to za jakiś klimat. Wybawienie ze zniewalających układów jest w zaprzestaniu kierowania się ślepymi uczuciami, a zdecydowaniu się na posłuszeństwo Bożego rozstrzygnięcia. Niech ktoś mnie osądzi. Na pewno. Chodzi o posłuszeństwo Bogu, a nie uczuciom. Trzeba oczywiście zaryzykować czyjś sąd. Łatwiej być przewodnikiem duchowym, o wiele trudniej poddać się pod czyjś sądy. Sąd, osoby, która ma dar rozeznawania, diakrisis. Bo istnieje takie przysłowie: Nemo iudex in? Causa? Tak. Nikt nie jest sędzią we własnej sprawie. Musimy mieć jakiegoś sędziego z zewnątrz. Ktoś ma jakiegoś może superwizjera czy superwizora. Ja mam swojego spowiednika. Ktoś musi z zewnątrz na mnie popatrzeć. Bo ojciec Augustyn ma tylko dwoje oczu i jeden punkt widzenia. Nie wie, co się dzieje teraz z tyłu. Nie ma tam oczu. A jest skłonny nawet używać swojej życzliwości, żeby ukryć swoją agresję. A nie ty, ty nie. Otniel sądził. Słowo sądzi, szafat, oznacza również karcenie, rozstrzyganie, panowanie, władanie. To nieprzyjemne, nie? Ale od czego się zaczęły kłopoty? Od przyjemnych, dobrosąsiedzkich relacji. Więc żeby z tego wyjść, trzeba przyjąć pewną przykrość. Jest trudno mi iść do spowiednika mojego i powiedzieć mu tak, na przykład wiesz co, zakochałem się w mojej penitence Nie mogę bez niej żyć. Co by on powiedział o mnie? Ojciec duchowny seminarium Paulinów. Człowieku, skompromitowałeś Jak ty możesz nieodpowiedzialnie podchodzić do życia? Ale mogą być również zupełnie inne historie. Wcale nie jest nam najtrudniej powiedzieć grzechy na spowiedzi. Wiecie, co jest najtrudniej powiedzieć? Te rzeczy, w których naprawdę jesteśmy prawdziwi. Czyli niedojrzali, słabi, dziecinni, po wypierdzeniu których nie ma się już korony na głowie, najwyżej w zębach. Lubię, kiedy mój kierownik duchowy mnie afirmuje, podnosi na duchu, mówi tak, Augusty, nie, tu byłeś bohaterem. Heros. Może miałbym ochotę tak przedstawić okoliczności moich grzechów, by wzbudzić w nim litość i współczucie. Są to tak miłe uczucia, że można nawet manipulować swoim spowiednikiem. Czym się daje łatwiej manipulować? Przyjemnymi uczuciami czy nieprzyjemnymi? Mamy wrażenie, że gniew robi większy skutek na kimś, a ja wam mówię, że bardziej trudniej się oprzeć życzliwości. Jak używam życzliwości, każdy zrobi to, co chce. O tym jest ten fragment żeby się nad tym zastanowić czy nie jesteś ofiarą czyjejś życzliwości wdzięczności i czy sam albo sama w swoim życiu duchowym nie używasz przyjemnych uczuć po to żeby coś lub kogoś zniewalać to byłaby klapa potrzebujemy kogoś kto wyda wyrok okaże się sędzią może będzie to przykre kogoś kto pamięta na słowo boga i jego ostrzeżenia a nie kogoś kim możemy manipulować i mówić że to jest jeszcze przewodnictwo duchowe Nieprzypadkowo mówię o pamięci. Pamięć w sensie niezapominania Bożej Woli. Jego słów, które odsłaniają cel naszego wędrowania ku zbawieniu, jest rdzeniem posłuszeństwa pamięć. Bardzo ważne słowo i bardzo ważna treść tego słowa jest w życiu duchowym pamięć. Tymczasem Izraelici co robili? Zapominali. Być samotnym, zapomnianym, gubić się, uschnąć, to słowo również oznacza zapomnieć. Szakach. Szakach to zapomnieć, ale szakach to również być zgubionym. Co za podwójność tego słowa. Zapominamy albo nie chcemy pamiętać o Bogu i Jego słowie. Unikamy Go i Jego słów, gdyż przemawianie Boga wprowadza człowieka w stan wyboru, decyzji, podjęcia, rozstrzygnięcia, a jest to prawdziwy dyskomfort, mówię wam. Gdy staje przed wyborem kogo? Kogo zadowolić? Zadowolić człowieka, czy zadowolić Boga? Jeśli zadowolę Boga, nie zadowolę człowieka. Jeśli zadowolę człowieka, nie zadowolę Boga. Co zrobić? Komu się narazić? To też ważny temat w życiu duchowym. Myślę, że związany z otnielem. Nasze relacje międzyludzkie przypominają poplątane kable elektryczne na koncercie rockowym. Widzieliście coś takiego kiedyś? Wężowisko. Jesteśmy powiązani, poplątani. Nie za bardzo wiemy, gdzie jest koniec, a gdzie początek. Na pewno możemy mieć już dość sztucznej, nieprawdziwej więzi z pewnymi osobami. Dlaczego? Bo uniemożliwiają nam te osoby prawdziwą i dobrą więź z właściwymi osobami, już nie mówiąc o Panu Bogu. To może dotyczyć nawet rodziców. Nawet rodzice mogą mi zasłonić Boga swoimi poplątanymi sieciami. Dlatego krzyczymy do Pana: Poddaj się pod czyjś sąd, kogoś, kto pamięta o słowie Boga. Pamiętajcie o swoich przełożonych, którzy śpiewali wam piosenki, czy też pamiętajcie o swoich przełożonych, którzy. Głosili Wam Słowo Boże, mówiliście do Hebrajczyków. Czyli nie pamiętajcie o przełożonych, którzy nie głosili Wam Słowa Bożego, a śpiewali Wam piosenki. Może byli nawet bardzo mili. Nie jest napisane. Pamiętajcie o swoich przełożonych, którzy byli bardzo mili. Jest napisane. Pamiętajcie o swoich przełożonych, którzy głosili Wam. A może jest napisane. Pamiętajcie o swoich przełożonych, którzy znali się na poezji. Nie, nie jest tak napisane. A może pamiętajcie o swoich przełożonych, którzy byli wykształceni. Też nie jest tak napisane. Pamiętajcie o swoich przełożonych, którzy może byli prymitywami. Też nie jest tak napisane. Jest napisane tylko jedno. Pamiętajcie o swoich przełożonych, którzy głosili Wam Słowo Boże. Rozpamiętujcie koniec ich życia. Pamiętajcie o tym. Czyli o takich przewodnikach trzeba pamiętać. Otniel był takim przewodnikiem. Przewodnik duchowy, który nie, nie pamięta o Słowie Bożym, już przestał być przewodnikiem. Już się skończyło. Sądy odniela były zapewne sięganiem do pamięci również w innym sensie. Gdy Jezus, Szczepan, Paweł, Piotr przemawiali, odwoływali się do historii całego narodu. Dlaczego tak robili? To jest częste zjawisko w zauważyliście? Ktoś na przykład przemawiał, mówił, a tam Abraham to zrobił, to i to, a później Izak to tak zrobił, a ten znowu Jakub to tak zrobił. A w ogóle o czym innym mówił, ale zaczynał od Abrahama. Dlaczego? To ważne jest. U podstaw posłuszeństwa leży pamięć na słowo Boga, powiedziałem, jego dzieła, których dokonał w naszej wędrówce. Życie staje się zrozumiałe dla mnie dziś i to w tym momencie aktualnym, może nawet aktualnym kryzysie, czy może powodzeniu, gdy odwołuję się do pamięci, do wydarzeń nie tylko biblijnych, ale i tych, które miały miejsce w mojej rodzinie, w losie moich przodków, także do wydarzeń, które już dawniej, dawniej się mi przydarzyły. Coś się powtarza być może w moim życiu? Czy czasem już nie zdarzyło mi się kiedyś to, co znowu do mnie wróciło, jako takie czy inne przeżycie, choćby takie uwiązanie życzliwością? Kiedy czytam książkę, to po przeczytaniu jednego słowa, ja nie wiem nic o tej książce. Muszę przeczytać zdanie. Żeby zrozumieć zdanie, muszę przeczytać rozdział, tak? Żeby zrozumieć rozdział, muszę przeczytać wszystkie rozdziały, czyli całą książkę. Czyli, żeby zrozumieć jedno słowo w książce, trzeba znać całą książkę, tak? Może inaczej. Jest słowo. Składa się z 30 liter. No, może takie nie jest. Z 15 liter. Żeby zrozumieć całe słowo, trzeba wszystkie literki przeczytać, nie? A nie niektóre. Żeby zrozumieć czyjeś życie, trzeba wszystkie elementy przypomnieć sobie, tak? Żebym zrozumiał to, co się teraz ze mną dzieje, musiałbym wrócić aż do tego momentu, który, jak Krzysztof mówił. Na dano mi imię Piotr. A jeszcze wcześniej wyciągano mnie z łona mojej matki, za ręce, za głowę wrzeszczałem. I muszę pamiętać, co się stało w tym wydarzeniu, nawet prenatalnym, nie czy nie chciano, czy mnie nie chciano, bo to też jest ważne w moim życiu, nie. Potrzeba kontekstu pamięci. Gdy rozstrzygam jakieś radykalnie krytyczne okoliczności mego losu, wpadłem w jakieś kłopoty, muszę sięgnąć do pamięci. Dlaczego? Mi się coś teraz przydarza, cierpię, a może już to miało miejsce w moim życiu, a może w życiu moich przodków, a w ogóle to co z Biblią, nie? Na temat takich kłopotów. Przyszła do mnie młoda nauczycielka, która była bardzo udręczona poniżającym stosunkiem swej dyrektorki. Zastanawiało mnie, dlaczego tak boleśnie przeżywała manipulujący charakter traktowania ją przez szefową. Bo ją manipulowała i życzliwością, i agresją, wszystkim. Ale dlaczego tak boleśnie przeżywała to? Gdy sięgnęliśmy do przeszłości, okazało się, że przez kilka lat była tłamszona przez swoją ciotkę, która była kim? Nauczycielką. Ta dopiero od niej wymagała najlepszych ocen. W tamtym okresie stłumiła w sobie pewne uczucia poniżenia i złość, a aktualnie te uczucia dały sobie znać ze zdwojoną siłą. Jesteśmy skłonni odtwarzać stare układy. Prowokować nawet innych, by traktowali nas tak, jak tego w przeszłości nie znosiliśmy. Izraelici byli 400 lat w niewoli. Więc kiedy przyszli do y, ziemi obiecanej, jakie metody współżycia społecznego stosowali? Niewolnicze tak. Prowokowali do tego, żeby ktoś ich zniewalał nawet nie wiedzieli o tym. A później cierpieli, mówi, dlaczego tak cierpimy? Zapomnieli, kim byli? Kim byli? Niewolnikami. Wiesz, czy byłeś kiedyś niewolnikiem, czegokolwiek, jakiegokolwiek nałogu? Myślisz, że z tego się da wy wyjść? Można być abstynentem w jakiejś dziedzinie, ale to zawsze już zostanie w twojej głowie. Historia każdego z nas nie jest księgą z gatunku antypowieści, gdzie rozdziały i słowa nie są ze sobą powiązane są jakimś chaotycznym zbiorem treści. To nie jest poezja dadaistów. Nasze losy mają swoje przyczyny, mają też swój cel. Nie powinna kierować nami chemia, ale mądrość Boga. Historia ujawnia się jako plan Boga i ma swój cel, ma swoje obietnice. Trzeba też pamiętać, że plan Boga nie jest jakimś fatum niezmiennym, jakimś zestawem dyrektyw, że Bóg jak dyrektor mówi tak, 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 po pierwsze to, po drugie to, po trzecie, czwarte, po dziesięć punktów. Wam daje proszę to wypełnić. Tu nie jest tak, że wszystko jest kategoryczne i bezwzględnie ultymatywne. Plan Boga nie jest programem komputerowym. Nie ma nic z mechaniczności czy automatyzmu. Bóg pozwala na improwizację. Co nie znaczy, że to są improwizacje sprzeczne z dogmatyką czy z moralnością. Ale pozwala na różne warianty. Twoje życie może przebiegać w różny sposób, co powiedział Adamowi w raju. A zrywaj sobie z każdego drzewa, z którego chcesz, oprócz jednego. To znaczy, że każdemu z nas mówi, a rób co chcesz na tym ziemi. Ale ja nie wiem, czy mam być dyrektorem. a Proszę bardzo, może być dyrektorem. A może powinnam zostać księgową, tu zostań księgową. A może powinnam iść do zakonu, iść do zakonu. Ale co, może mam się ożenić? Ożenię się. Z każdego drzewa zrywaj ile ci się podoba, tylko z jednego nie, nie? Tylko z grzechu. Czasem się gubimy w tej wolności, mój, co mamy zrobić? Niech ktoś wreszcie za mnie zacytuje, no. Gdzieś w tym momencie powinien się pojawić jakiś przewodnik duchowy mój człowieku: ja nie za ciebie też nie podejmę decyzji, tylko co. Ja Cię doprowadzę do tego, że wreszcie się zdecydujesz najwyżej. Pokażę Ci, że Bóg daje Ci dużo wolności, nie? I Cię nie potępisz żadny żaden wybór. Ale Ty jesteś niewolnikiem, bo czterysta lat Twoi przodkowie siedzieli w niewoli, może na Syberii. I masz to w głowie, że lubisz, jak ktoś Cię zniewala. Lubisz być niewolnikiem. Masz taką drugą naturę. Bóg jest artystą, a nie księgowym. On się lubi tam pomalować, tutaj dodać jakieś elementy. To nie był halter. Mogą istnieć miliony wariantów w naszym realizowaniu planu Boga. Ale musimy znać swoje miejsce i musimy się zdecydować. On może poczekać. Mam 25 lat, panie, jeszcze nie jestem zdecydowany. Okej, okay, poczekam. Mam 30 lat, panie, nie mogę się jeszcze zdecydować. Dobrze, poczekam. Dlatego ważny jest warunek pytania Boga, żeby wejść nie tylko w dialog, ale też żeby słyszeć Jego zdanie. On niczego na siłę ci nie narzuci, nawet powołanie nie jest na siłę. Kiedy mnie powoływał, to nie chodził za mną i, i po prostu mnie zmę, zmęczył do tego, nie? Zapraszał, poczułem to, ale mogłem wybrać różne zakony. Ktoś powie, a dlaczego wybrałeś Paulinów? Bo to był pierwszy adres, jaki wpadł mi do ręki. Ważny jest warunek pytania Boga, słuchania, wsłuchiwania się, zwierzania się z tajemnic, postępowania w posłuszeństwie, to jest w przejrzystości pewnej. Posłuszeństwo to wysłuchiwanie tych sądów Boga, ale to nie jest ślepy galop kurwiskom, z których roztacza się piękny widok, sycący jedynie nasze zmysłowe potrzeby. Wsłuchiwać Boga, wsłuchiwać się w Boga, to starać się zrozumieć, przyjąć plan z Boga, z wiarą, że On wie, którędy wiedzie droga najkorzystniejsza dla nas. Oczywiście mówię, mogą być warianty. I dla naszych bliźnich nawet jeśli nie jest ona drogą jedynie po szczytach, ale wiedzie ona również po ciemnych dolinach wyrzeczeń, koniecznych cięć, a czasem nawet nieżyczliwości, tak. A nawet bycia przykrym, tak. To nie zawsze jest tak, że miłość bliźniego jest miła. Tu musi być posłuszeństwo. W posłuszeństwie mieści się konieczność brania pod uwagę sądu własnego rozsądku też. O tak. Wymiar posłuszeństwa roztacza się więc najpierw na słowo Boga, o którym potrzeba pamiętać i codziennie przypominać, z tym robimy medytację. Słuchamy Boga. Dlaczego on tak jawnie czasami nie przemawia? Bo nie chce nas zniewalać. Bo to nie jest tyran, który mówi tak i koniec, nie ma gadania. Czasem trzeba nawet go jego przymusić, żeby coś powiedział. Wymęczyć go tam na medytacji, powiedzieć mu, nie wyjdę z tej adoracji, jak mi nie powiesz. Prawda? To raczej my musimy go czasem przymuszać niż on nas. Taki jest wolny i taką wolność daje. Tym mieści się też znajomość nauki Kościoła, świętych ojców Kościoła, przewodników duchowych, księgi sędziów. Ale w wymiarze posłuszeństwa jest też podanie się, poddanie się pod sąd przełożonego, spowiednika, przewodnika duchowego. Sąd nie musi być miły, ale powinien być prawdziwy. To, że jest czasem niemiły, to nie znaczy, że ma być chamski, tylko niemiły. Bóg dał otniela, a nie sam objawił swój sąd. Dał nam też swojego syna, o którym powiedział: To jest mój syn, jego, jego słuchajcie, tak. W posłuszeństwie mieści się też konieczność, jak powiedziałem wcześniej, brania pod uwagę swojego rozsądku. Nie istnieje słowo rozżyczliwość. Istnieje takie? Nie. A rozsądek? Właśnie. Więc trzeba raczej z rozsądku niż z rozżyczliwości skorzystać. Umysł naszego mózgu Bóg umieścił trochę wyżej niż serce i słusznie. Nie zawsze uczucia są zgodne z rozsądkiem. Warto o tym pamiętać. W liście do Filemona Paweł zwierzał się, że pokochał onezyma. I jest mu bardzo usłużny. Ale go odsyła Filemonowi, gdyż jego pobyt u Pawła łamał posłuszeństwo. Miriam miała zmieszane uczucia, gdy wysłuchiwała Gabriela, ale zastanawiała się nad jego mową i to jest właśnie funkcja rozsądku, który nie spieszy z orzeczeniem sytuacji. Istnieje też posłuszeństwo wydarzeniom, przypadkom, faktom potwierdzającym słowo Boga. O tym wszystkim Izraelici zapomnieli, bo tak fajnie się ułożyły układy z sąsiadami. Że już nie trzeba było pytać Boga o nic, no i wpadli w pułapkę. Posłuszeństwo jest bardzo miłe Bogu, że stawiane jest ponad ubóstwem i czystością, ponad miłością i mądrością, współczuciem i życzliwością, miłosierdziem, a nawet proroctwem, ponieważ jest wyrazem wiary. Miriam i Józef, bardzo dziwny moment, byli posłuszni ce de dekretowi Cezara. Nawet tu widzieli wolę Boga, że jakiś niewierzący Cezar w Boga wydał kapryśny dekret, żeby oto w czasie prawdopodobnie zimowym ludzie przemieszczali się z miasta do miasta i zapisywali się, bo on chciał wiedzieć, ile ma ludzi w imperium. I ta kobieta w dziewiątym miesiącu ciąży, nie mówiła co za dureń, każe kobiecie w stanie brzemiennym wędrować teraz po świecie. Tylko po prostu siadła, być może na osiołka, albo chodziła piechotą, jak było w zwyczaju kobiet schodu. I z Józkiem poszli. Józek też nie powiedział: Co za dureń? Nie mam pieniędzy, akurat w tym momencie. Nie było żadnych zleceń. Nikt nie prosił mnie nawet o wykonanie drzwi. Ale po prostu poszedł, bo uznał, że jest to wyraz woli Bożej. Był posłuszny. Uczucia być może nie, nie były przyjemne, ale nie posłuchał uczuciom, tylko posłuchał Boga. Jest dekret, idę. I co się stało? Jak mi to cieszy, naprawdę, kiedy czytam, to się śmieje, kiedy czytam o tym, że Józek poszli z, z Marysią do Betlejem, pukają, nie ma mieszkania dla nich, nie? I też nie mówią, Boże, co Ty wymyślasz, nie? Każesz mi urodzić swojego syna i nawet wygniecionej wersalki nie mam. Nie mam nic po prostu, nie? Nawet śmierdzącego kosa, nic. Gdzie ja mam to zrobić? Chodzą od drzwi do drzwi. I być może dzięki temu trafili na trzech zabłąkanych, dziwnie ubranych facetów, którzy mieli za dużo złota. Dobrze być posłusznym do końca. Gdybyśmy przejrzeli teksty, wiecie, bracia i siostry, które mówią o posłuszeństwie Bogu, doszlibyście do tego samego wniosku: że jest to coś ważniejszego niż nawet sympatyczność, życzliwość, serdeczność wobec innych ludzi. Przede wszystkim posłuszeństwo i że pierwszym wrogiem tego posłuszeństwa są nasze uczucia. One nie są złe, ale robią nam dużo kłopotu, kiedy ich bardziej słuchamy niż Bożego Słowa.